W dzisiejszym materiale przeniesiemy się na sam początek historii Polski. Opowiem wam bowiem o książęcej drużynie Mieszka I. Dowiecie się, jak uzbrojony był jeden z pierwszych elitarnych polskich oddziałów, jak i ilu wojowników zrzeszał. Witajcie na kanale Gracz Fan. Materiał ten rozpoczyna serię, w której będę wam opowiadał o armiach i ich wyposażeniu na przestrzeni całej znanej nam historii. Z góry dziękuję za komentarz i lajka, bo pomaga to w rozwoju kanału. W czasach panowania pierwszego dobrze opisanego władcy, Polan z dynastii Piastów, utrzymanie stałej armii było niezwykle kosztowne. Na terenie naszego kraju istniało bowiem wiele pomniejszych plemion, które nieustannie rywalizowały między sobą. Do tego dochodziły wrogie chrześcijańskie i pogańskie państwa, które mogły w każdej chwili przypuścić szturm na piastowskie grody. Pancerni byli doborowymi wojownikami, którzy jako drużyna znajdowali się na pełnym utrzymaniu księcia. Otrzymywali oni bowiem regularny żołd w srebrze oraz całe wyposażenie służące im do walki z wrogami Piastów. Według dawnych kronikarzy, drużyna Mieszka była rozlokowana na terenie całego kraju i obstawiała istotne grody, licząc przy tym 3000 wojowników. Z relacji Ibrahima ibn Jakuba, pancerni wyróżniali się na tle lokalnych wojowników, co kronikarz podkreślał, pisząc, że setka drużynników Mieszka była warta tyle, co 1000 wojaków pochodzących z lokalnych plemion. Ta pierwsza regularna armia Piastów idealnie nadawała się do obrony kraju, jak i wypraw odwetowych, wymierzonych w potencjalnych wrogów. Podstawowym wyposażeniem pancernego był żelazny miecz jednoręczny wykuty wedle nordyckich wzorców. Tego typu wyposażenie było bardzo drogie, dlatego wyróżniał on dobrze opłaconych i wyszkolonych wojowników. Większość wojów używała w walce również toporów, które były tanim i skutecznym orężem. Służyły one pancernym również podczas polowania i wykonywania umocnień polowych, jeśli dowódca zdecydował się rozbić obóz polowy. W walce na dystans drużyna Mieszka używała również prostych łuków, chociaż snuje się hipotezy, że na tereny Polski dotarły już wtedy prototypy łuków refleksyjnych. Drużyna pancernych była mobilną formacją, gdyż praktycznie każdy z nich posiadał konia, co podkreślało ich status w społeczeństwie. Dodatkowo najzamożniejsi nosili na sobie koszule kolcze, zaś biedniejsi ubierali skórzane kaftany z naszywanymi metalowymi blaszkami. Ważnym elementem wyposażenia pancernych była okrągła, trójkątna lub owalna tarcza, która była wykonana z solidnego drewna i twardej skóry. Drużyna Mieszka na przestrzeni życia swojego władcy była wielokrotnie wykorzystywana w lokalnych konfliktach. Mieszko za pomocą swoich wojów zdołał podbić Pomorze, podporządkowując tym sobie ujście Odry. Walczył również z margrabią saskim Hodonem, gdzie odniósł zwycięstwo pod Cedynią, używając do tego fortelu związanego z celowym odwrotem swoich wojsk, które zreorganizowane uderzyły ponownie w armię przeciwnika, która ścierała się wtedy z wojskami brata księcia Czcibora. Pancerni zostali również użyci podczas wojny z Danią, kiedy to Mieszko zawarł pakt ze Szwecją, jak i pomogły dawnemu władcy pozyskać nowe ziemie na wschodzie. Niestety finalnie pancerni ze względu na koszty utrzymania przestali być głównym trzonem armii, gdyż następni polscy władcy postawili na siłę pospolitego ruszenia, które przez 700 lat było głównym trzonem armii Rzeczpospolitej. Jeśli chciałbyś posłuchać o innych elitarnych armiach, daj mi znać w komentarzu pod filmem. Tymczasem ja uciekam, trzymaj się, cześć!